Już czas na literaturę z różnych stron. Dzisiaj dowiemy się czegoś o Czechach. Zapraszam. Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Jeśli chodzi o literaturę czeską, to pierwsze takie tak, teksty w języku staroczeskim pojawiają się w wieku XIII. I do najważniejszych dzieł z tamtego okresu należy kronika Dalimila. Od XV wieku widać też w literaturze Pojawia się również ruch husycki, który właśnie objął cały kraj. Z tego okresu jednak zostało bardzo mało tekstów trochę tak teologicznych i poezji. Wiek renesansu jest zwany Złotym Wiekiem, między innymi dlatego, że całościowo udało się przetłumaczyć Biblię i zrobili to bracia czescy. 17-18 XVII, wiek, jeśli chodzi o język, to w liturgii panuje łacina, natomiast w literaturze zaczyna jakby dominować język niemiecki. Później tak znowu język czeski wraca do łask. Jest taki okres do XIX wieku, właśnie po XX poezja jest bardzo popularna. Jeśli chodzi natomiast o na przykład znanych twórców takich już powojennych, to chciałam wspomnieć takie nazwiska jak Bohumil Hrabal, Ota Paweł, czy na przykład Milan Kundera. Pierwsza książka, o którą dzisiaj Wam chcę powiedzieć, to jest "Gubernantka". autor Wladimir Macura. Ja też jakby strojem właśnie nawiązałam do tej pierwszej powieści. Akcja toczy się w XIX wieku. Nasza główna bohaterka, właśnie ta gubernantka jest żoną tam znanego literata i wykładowcy, ona jest taką kobietą też mądrą, tak wykształconą, natomiast tak po ślubie właśnie z tym, że wyrusza z ukochanej Pragi, z Czech do Polski, do właśnie xix Wrocławia. Nasza bohaterka jest jakby właśnie taką guwernantką dla dzieci z pierwszego małżeństwa swojego męża, a także później swoich, tak jak się później dowiemy. Naszą bohaterkę przez jakiś czas, a właściwie właśnie, może nie przez jakiś, jak większość czasu być jakby w pewnym sensie nawiedzał, tak duch, e, gdzieś tam krąży, będzie ta postać pierwszej żony właśnie e, jej męża. E, tutaj właśnie ta książka jest tak ciekawie pisana, bo jest przedstawione są e, czasem właśnie jakby mąż, tak, opowiada, czasem ona. Każdy z nich ma swoje jakieś niespełnione marzenia. Um, um, po prostu poszukuje tak um, siebie, i, i to właśnie jakby tak się ściera. Z jednej strony tęsknota naszej bohaterki właśnie za, za swoim krajem, jednocześnie też ta powinność tutaj, mąż też jest od niej starszy, pojawia się tutaj postać e, studenta, e, która jakby zauważa e, właśnie ją. Student ten do samego końca gdzieś będzie się właśnie pojawiał w życiu naszych bohaterów. Też tutaj będzie jakby taki temat elegii w tej książce, ponieważ właśnie ten student pisze elegię, którą ocenia nasz jeden z bohaterów. Nasza bohaterka będzie pisała elegię. I bardzo też ciekawe jest to, że w książce są tak zdjęcia właśnie tego XIX-wiecznego Wrocławia, które możemy oprócz tego, że je są opisane pięknie w książce, możemy je zobaczyć po prostu na zdjęciu. Druga książka to y, tytuł Jezioro, y, autorka Bianka belowa. Y, książka no cóż, <grywka> smutna, trochę o cierpieniu, o poszukiwaniu. Y, akcja tutaj tej powieści dzieje się y, tak po upadku ZSRR. Jest to pewna jakaś tam mała, tak, taka rybacka y, wioska, y, no, która trochę tam już jakby przemysł podupada. Y, nasz bohater, y, wtedy chłopiec, taki trzyletni. Nami, jakby poznajemy takie migawki z jego życia, z jego dorastania. On wychowywał się z dziadkami, matki nie znał, gdzieś tam przebłyski, że gdzieś się pojawiała, ale w ogóle jakby nie pamięta. Niestety, tak, ginie dziadek. Potem babcia, którego wychowywała. Jest tutaj pokazana też zastrękowość tak, takich miasteczek, ta bezsilność, ponieważ też pojawiają się tam żołnierze rosyjscy, tak, którzy no niestety nie pomagają tej ludności, krzywdzą wręcz tą ludność. Jest tu postać szamana, która też odgrywa swoją rolę. Nasz bohater w pewnym momencie zostaje sam, a po prostu próbuje, tak wyrusza w podróż do, do innego miasta, żeby siebie odnaleźć, znaleźć jakąś przyszłość dla siebie. Odnajdzie to matkę e, pozna też wielu innych ludzi, e, potem wróci do, tak do swojej miejscowości i znów będzie poszukiwał. E, smutna, ale naprawdę piękna, e, piękna książka. E, kolejna książka z kolei już zupełnie jakby w innym kierunku, bardzo wesoła. E, ostatnia arystokratka Ewzen Bocek. E, Może być taka przezabawna, e, ponieważ e, Tutaj nasi bohaterowie z Ameryki wyruszają do Czech. Odzyskali swój tak rodowy zamek kostków i wracają na niego. Są przepełnieni tak swoimi jakby wyobrażeniami o tym zamku arystokracji czeskiej, no i przyjeżdżają do Czech, i okazuje się, że nie do końca jest tak, jak myśleli. Książka jest pisana jakby takim pamiętnikiem 19-letniej bohaterki. Która właśnie opisuje te swoje, swoje przygody wyjazdu. Z takich ciekawostek, tak ja tylko wspomnę, jednym z nich takich wesołych jest postać tutaj kota, którego próbują przewieźć, nie wiedzą jak, więc go usypiają, próbują go przewieźć w bagażu, ale go znajdują na tym lotnisku. Więc to jest z takich śmiesznych właśnie mm, takich smaczków. I nasi bohaterowie tak, muszą zobaczyć tak, właśnie to życie arystokracji, które wyobrażają sobie tak jak na przykład księżna Diana, a tutaj co się dzieje. tak Że ten zamek w nie jest taki piękny i bogaty, jak mi się wydawało, że niestety wiąże się to z kosztami, tak, jak mają na siebie zarobić. Są też tutaj takie, te, m, trzej mieszkańcy tego zamku, którzy też wprowadzają takie zamieszanie. Często jakby niedogadanie się, tak, niezrozumienie właśnie powoduje przezabawne sytuacje. E, które troszkę są właśnie związane z, z tradycją e, i historią tegoż zamku i, e, 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 i ich rodziny. E, I jeszcze ostatnia książka, o której chciałam Wam już powiedzieć. No to też klasyka, tak. Bohumil Hrabal, Bambini, di Praga 1947. E, książka ta trochę nawiązuje do życiorysu naszego autora, ponieważ w pewnym okresie był akwizytorem tak, i y, 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 pracował właśnie jako agent y, ubezpieczeniowy. I nasi tutaj bohaterowie z ich y, czterech są właśnie taki, takimi agentami ubezpieczeniowymi, y, którzy y, w pewnym momencie, tak się mówią, sprzedają nadzieję. Y, tak naprawdę oszukują, y, oszukują ludzi, y, zwłaszcza tych biednych rzemieślników czy jakichś przemysłowców. E, próbują, e, tak, namawiają ich na, na to ubezpieczenie, e, które ma im przynieść w przyszłości właśnie spokój i tą nadzieję. E, nasi bohaterowie, oczywiście, są bardzo, e, tak, są mili, przystojni, ale jednocześnie prowadzą takie cholaczy tryb życia. E, tak, jak mówiłam, tutaj oszukują. E, no, aż do pewnego czasu, <laughs> kiedy w pewną letnią, piękną noc e, przyjeżdżasz tam w dźwiękach muzyki. Wybierają się z jednym ze znajomych, którego poznali, tak, pod dom wariatów, no i tam w czasie rozmowy, tak, pewne, pewne rzeczy wychodzą. Też jest tu też książka trochę zabawna, tak, ponieważ przygody tych naszych właśnie czterech panów, tak, i, i tych biednych ludzi, którzy dają się nabrać, też są, też są dość ciekawe. Jednocześnie tego chciałam też wspomnieć na przykład o takim autorze naszym, Mariuszu Szczygle, który napisał między innymi taką książkę jak Gotland, która też bardzo fajnie, tu jest akurat audiobook, przedstawia właśnie Czechy, a także rodzimą pochodzącą z Czech fabrykę butów Bate. Bardzo fajnie to jest opisane w tej książce. I także polecam prawda, różne przewodniki, z których też możemy się dowiedzieć w ogóle nie tylko o samym kraju, o miastach, ale też o ludziach mieszkających w Czechach. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękuję, zapraszam na kolejne i mam nadzieję, że Was zainteresowałam literaturą czeską.